Bóg jest też kobietą. Debata o kapłaństwie kobiet. Papież Jan Paweł II listem apostolskim Ordinatio Sacerdotalis z 1994 roku chciał ostatecznie zamknąć dyskusję na temat kapłaństwa kobiet, stwierdzając autorytatywnie, cytuję, aby usunąć wszelką wątpliwość w sprawie tak wielkiej wagi, która dotyczy samego boskiego ustanowienia Kościoła, mocą mojego urzędu utwierdzania braci, oświadczam, że Kościół nie ma żadnej władzy udzielania święceń kapłańskich kobietom oraz że orzeczenie to powinno być przez wszystkich wiernych Kościoła uznane za ostateczne. Wbrew intencjom papieża dyskusja nie tylko nie zanikła, ale nabrała rumieńców. Osobiście myślę, że nasz ukochany Ojciec Święty popełnił w tej sprawie błąd. W takich sprawach tylko dogmat zamyka dyskusję wśród wiernych, przynajmniej teoretycznie. A ponadto współcześnie jakikolwiek zakaz dyskusji stanowi raczej kontrargument i jest uważany za represyjny przejaw bezsilności merytorycznej. Zakaz papieża pokazał też, że po prostu wyczerpały się argumenty teologiczno-biblijne, zwłaszcza magisterium Kościoła, przeciw święceniu kobiet. A ponieważ Duch Święty przemawia również poprzez papieskie niezręczności, oznacza to po prostu, że po 2000 lat teologiczna oczywistość kapłaństwa mężczyzn stała się dla wielu katolickich teologów i wiernych nieprzekonywującym tabu uwikłanym w dialektykę władzy i kulturowych uprzedzeń. Trzeba więc, uwzględniając dotychczasową tradycję i teologiczny dorobek, zacząć myśleć niejako na nowo i głębiej o Bogu i kapłaństwie, otwierając się na poruszenia Ducha Świętego. Poniżej podzielę się z Wami pytaniami, które wydają się kluczowe dla sporu o kapłaństwo kobiet. Pominę sprawy dobrze znane i dostępne polskim czytelnikom, czyli dyskusję egzegezy biblijnej, zwłaszcza nowotestamentowej, związanej z kapłaństwem, feministyczną krytykę kulturowych i kościelnych uprzedzeń wobec kobiet, podważającą argument z nieprzerwanej tradycji, oraz analizę stopnia autorytatywności wypowiedzi magisterium Kościoła odnośnie kapłaństwa kobiet. Zajmę się zaś głównie pytaniami dotyczącymi sensu zbawczego, różnych możliwości reprezentacji Boga przez kapłaństwo urzędowe i powszechne ze szczególnym uwzględnieniem płci. Moje skromne próby proszę traktować jedynie jako robocze hipotezy dla dalszego rozwinięcia tematu. Pytanie o kapłaństwo kobiet w swej istocie jest pytaniem o Boga, a dokładniej o to, jakie znaczenie zbawcze ma płeć człowieka jako znak reprezentacji Boga. I idąc dalej, co Bóg chciał nam powiedzieć o sobie poprzez fakt wcielenia się właśnie w mężczyznę Jezusa z Nazaretu? Ponieważ pytanie o Boga pada w kontekście pytania o kapłaństwo, wpierw musimy określić, czym jest kapłaństwo, zarówno powszechne, jak i służebne, czyli urzędowe. Według Karla Ranera, w tym sensie, w jakim kapłanem jest ten, kto występuje przed obliczem Boga, bezpośrednio do Niego przemawia, oddaje siebie i swoją egzystencję Bogu, zdając się na Jego niepojętą wolę, ma prawo powoływać się na jedyną w swoim rodzaju ofiarę, Jezusa w Jego życiu i na krzyż jako ofiarę, która stała się Jego własną ofiarą. W tym właśnie sensie każdy usprawiedliwiony i uświęcony przez łaskę Bożą jest kapłanem. Uczestniczy w królewskim kapłaństwie wszystkich wierzących w Jezusie Chrystusie, poza którym nie ma kapłaństwa i w którym każdy jest kapłanem. Istotą kapłaństwa jest więc ofiarowanie siebie w Jezusie Chrystusie Bogu. Natomiast kapłaństwo służebne, zwane inaczej urzędowym, zgodnie z wolą Bożą i z powodu historycznego charakteru wcielenia, krzyża i zmartwychwstania Jezusa, jako podstawy owej kapłańskiej łaski,
znajduje widzialny, historyczny i społeczny wyraz w głoszonym słowie i sakramentach. I w związku z tym ma społeczną konstytucję, jurydyczną strukturę, tak żeby Kościół miał zapewnioną również widzialną jedność i porządek w prawdzie, kulcie, miłości i działań. Kapłaństwo służebne, poruszane przez Ducha Świętego, stanowi widzialny autorytet kierujący kultowym i sakramentalnym, kierujący kultowymi i sakramentalnymi funkcjami Kościoła, służąc kapłaństwu powszechnemu wszystkich wiernych. Kapłan reprezentuje Jezusa Chrystusa, jedynego kapłana i głowę Kościoła. Żyje i działa, a zwłaszcza sprawuje sakramenty, znaki uobecnienia Boga in persona Christi, czyli w osobie Chrystusa. Przechodząc teraz wprost do kwestii płci kapłaństwa służebnego, można powiedzieć, że mężczyzna ze względu na tożsamość płci z Jezusem, tym bardziej jeśli uznajemy płeć za istotny wymiar, a nie przypadłość osoby ludzkiej, pełniej reprezentuje Boga w Jezusie Chrystusie, zwłaszcza w odniesieniu do Jego ludzkiej natury. Natomiast sprawa komplikuje się, jeśli spojrzymy na Jezusa Chrystusa w ujęciu deistycznym i trynitarnym. Kapłan reprezentuje przecież nie tylko Jezusa Chrystusa jako drugą osobę boską, ale też całą Trójcę, ponieważ w każdej osobie boskiej jest cały Bóg, choć zachowują one swoją hipostatyczną odrębność. Ponadto, choć Jezus Chrystus w swojej naturze ludzkiej jest mężczyzną, to w swej boskiej naturze jest Bogiem, który ze swej istoty nie ma płci. A kapłan reprezentuje nie tylko ludzki wymiar Jezusa Chrystusa, ale przede wszystkim Jego wymiar boski i trynitarny. A w obu tych wymiarach Bóg ani nie jest mężczyzną, ani kobietą, choć analogicznie zawiera w sobie oba te wymiary w stopniu doskonałym. Jeśli zgodzimy się na trynitarne rozumienie bóstwa Jezusa Chrystusa, wydaje się, że ze względu na zasadniczą bezpłciowość Boga Trójjednego, nawet jeśli w ludzkiej naturze Jezusa Chrystusa przyjmuje On męską postać, płeć kapłana jako urzędowego reprezentanta Boga nie może mieć znaczenia kluczowego. Czy więc fakt, że Bóg Trójjedyny zechciał wcielić się w mężczyznę, w sposób konieczny determinuje męską płeć kapłaństwa urzędowego na całą historię zbawienia? Wydaje się, że jedynym sensownym powodem, dla którego Bóg zechciał uprzywilejować określoną płeć w reprezentowaniu siebie poprzez kapłaństwo urzędowe na całość historii człowieka, byłby fakt, że ta właśnie płeć byłaby analogicznie i paradygmatycznie silniej obecna w samym Bogu Trójjedynym. Nie możemy jednak przyjąć, że Bóg jest bardziej mężczyzną niż kobietą, bo sprzeciwiałoby się to zasadniczej ponadpłciowości Boga i równości Jego stworzeń rozumnych, czyli mężczyzny i kobiety. A jeśli na kwestię męskiej płci Jezusa jako człowieka i w konsekwencji męskiej płci kapłaństwa spojrzeć nie poprzez optykę uprzywilejowania czy wyłączenia, ale komplementarności pomiędzy kobietami a mężczyznami, a uprzednio między boskimi osobami trójjedynymi. Ciąg dalszy w drugiej części filmu.